Zaczynając prezentację, przed tą prezentacją chciałbym Was uprzedzić, że wszelkie techniki i narzędzia przedstawione w niniejszej prezentacji wpłyną na poprawę jakości Waszego projektu, a przed ich wdrożeniem proszę skonsultować się z technical liderem lub DevOps inżynierem, gdyż każdy projekt jest inny. I tutaj chciałbym dodatkowo nadmienić, że przedstawione techniki ja będę przedstawiał z perspektywy frontend lidera, senior frontend developera. Jak najbardziej są one aktualne w każdym z projektów, jednakże sposób ich implementacji może się po prostu różnić. Ja nazywam się Kamil Zasada, w PGES pracuję już od dobrych 7 lat, a z frontendem jestem związany od ponad 10 lat. W PGES jestem deweloperem, team leaderem, pełnię również rolę frontend architekta, a dzisiaj będę chciał powiedzieć o dobrych praktykach automatyzacji w dostarczaniu aplikacji Angular na podstawie doświadczeń w swoim projekcie. Jeśli mówimy o dobrych praktykach i jeśli mówimy o automatyzacji, to gdzieś powinniśmy się zastanowić nad tym, jakie kolejne etapy w projekcie można wyróżnić. No jeśli pomyślimy o swoich projektach, w których pracujemy, możemy wyróżnić takie etapy jak planowanie, tworzenie kodu, weryfikacja tego kodu, później tworzenie paczki, release'owanie, deployment na środowiska, no i później monitoring. I tak naprawdę te wszystkie etapy możemy podzielić na takie dwa obszary, czyli na development i na operations. I jak sobie pomyślimy o naszych projektach, to tak naprawdę po deploymencie, wrzucaniu na produkcję, monitorujemy tą aplikację, widzimy, że są potrzebne jakieś poprawki, przychodzą nowe wymagania od klienta, dlatego znowu planujemy i znowu tworzymy kolejne elementy naszej aplikacji, dlatego ten proces jest ciągły. W nim wyróżniamy właśnie tą fazę development i operations. No i stąd ostatnio dużo mówi się o takim terminie jak DevOps. Można się spotkać z takim stwierdzeniem, że DevOps jest kulturą organizacji, jest kulturą wytwarzania oprogramowania, że każdy człowiek w zespole, członek zespołu powinien znać założenia takiego efektywnego wytwarzania aplikacji, że powinien może znać wszystkie narzędzia. Moim zdaniem tak, jako zespół powinniśmy być świadomi, jak dostarczać oprogramowanie wysokiej jakości, z nastawieniem na właśnie na wysoką wartość biznesową, być świadomi tych procesów, ale nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich narzędzi. Ja będę chciał podczas tej prezentacji pokazać Wam proces takiego wytwarzania aplikacji. Zobaczycie, że tych narzędzi naprawdę może być sporo. Dlatego tutaj pojawia się nasza rola jako Angular deweloperów. Nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich narzędzi, które są wykorzystywane w procesie DevOps. I zazwyczaj ta kultura tak naprawdę sprowadza się do tego, że w każdym z projektów mamy inżyniera DevOps, który trafia do projektu, który pomaga ustawić cały proces, pomaga deployować aplikacje na różne środowiska, pozwala ustawić narzędzia monitorujące. Jednakże często jest tak, że ten DevOps pojawia się na samym początku projektu, robi swoją robotę, przechodzi do innego projektu. Dlatego ważne jest to, abyśmy byli jako deweloperzy frontend czy deweloperzy Angular w pewien sposób świadomi tego, tych procesów, tych etapów, które konfiguruje DevOps, tak aby to przekazanie wiedzy było dużo łatwiejsze. Dlatego dzisiaj będę chciał trochę porozmawiać o tych procesach. Jednocześnie taki inżynier DevOps ma bardzo szeroką wiedzę na temat procesu wytwarzania oprogramowania, ale jest dużo takich specyficznych elementów dla aplikacji Angular w tym przypadku, o których nie jest świadom. Dlatego tutaj ważna jest nasza rola jako Angular deweloperów, aby przekazać tę wiedzę, w jaki sposób poprawnie skonfigurować naszą aplikację. No i tak, jeśli mówimy o takich dobrych praktykach DevOps, no to niewątpliwie najszybciej pomyślimy o Continuous Integration i Continuous Delivery, czy Continuous Deployment. Tutaj na schemacie pokazałem
taki przykładowy cykl wytwarzania oprogramowania od momentu, gdy kod trafia do repozytorium, czyli od tego pierwszego elementu, aż do momentu, gdy kod trafia na produkcję, czyli jest możliwe przetestowanie tej aplikacji przez użytkowników końcowych. Jest kilka etapów w trakcie tego całego procesu, dlatego po prostu spróbujmy sobie przejść po kolei po tych etapach i porozmawiajmy, na co warto zwrócić uwagę, tak aby dostarczona aplikacja była jak najwyższej jakości. Pierwszy etap to jest programowanie, komitowanie tych zmian. Możemy powiedzieć sobie, że to jest continuous development. Jeśli myślimy o jakości projektów Angular, to moim zdaniem takim pierwszym elementem w tym, żeby dostarczać aplikację Angular wysokiej jakości, to jest znajomość i stosowanie zaleceń Angular Style Guide. Oprócz takiego automatycznego sprawdzania reguł przez TS-Linta, mamy oczywiście też proces code review, na którym zwracamy uwagę na implementację innych osób. Ale też możemy dodatkowo jeszcze, można powiedzieć, trochę podkręcić ten proces automatycznego sprawdzania poprzez wypracowanie, dodanie jakichś dodatkowych reguł TS-Linta. Tak patrząc z perspektywy różnych projektów, moje zdanie, jeśli chodzi o konfigurację TS-Linta, jest takie, że warto zacząć na samym początku od takiej podstawowej konfiguracji, czyli od tego, co daje nam Angular CLI. I z czasem, jak zespół po prostu się pozna, tak? Bo często w zespole mamy różne osoby z różnymi doświadczeniami. I w momencie, gdy ten zespół się pozna, moim zdaniem wtedy jest dobra okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, co warto by było jeszcze dodać do tego TS-Linta. No i w dalszym przypadku mojego projektu zdecydowaliśmy się tak naprawdę na takie trzy dodatki, na sprawdzanie, czy mamy jakieś nieużywane zmienne, porządkowanie importów, czy dbanie o typowanie wartości, które są zwracane przez metody. Mówiłem wcześniej o code review, o tym, że jest to ważne dla jakości samego projektu. No na pewno trzeba skończyć tutaj i wydaje mi się, że to już jest dawno za nami, takie code review, gdzie zwracamy uwagę na średniki, na spacje czy na taby. I tutaj bardzo fajnym narzędziem jest Prettier, który po prostu jest w stanie automatycznie formatować nam kod. I tu moim zdaniem podobna zasada jak przy TS-Lincie. Zacznijmy sobie od podstawowych domyślnych konfiguracji Prettiera. Zobaczmy, czy to nam będzie pasowało i podkręcajmy znowu te ustawienia. I tutaj również my mieliśmy 6 dodatkowych ustawień, które zmieniliśmy, bo stwierdziliśmy, że lepiej mieć jakąkolwiek konwencję, która będzie jakby automatycznie na nas wymuszana, niż spędzać godziny dyskutując i zmieniając tą domyślną konfigurację. Wszystkie narzędzia, które sprawdzają jakość projektu, powinny być uruchamiane automatycznie, tak abyśmy nie musieli o tym pamiętać. I takim ostatnim miejscem w tym continuous development to jest czas, gdy komitujemy nasz kod. No i tutaj warto sobie ustawić takiego checka przed tym komitem, który sprawdzi nam jakość kodu, bądź po prostu automatycznie sformatuje nam ten kod. No i my w projekcie używamy takiego narzędzia jak Husky, który wykonuje dwa zadania, czyli formatuje nam wszystkie pliki, które są w projekcie i odpalamy TS-Linta właśnie z tą flagą fix po to, aby te błędy, które jesteśmy w stanie sfiksować, żeby po prostu automatycznie usunąć. Tip tutaj taki jest, żeby zwracać uwagę na to, aby zespół miał spójne wersje Prettiera, bo pojawiały nam się na przestrzeni ostatnich 2 lat takie problemy, że były różne wersje Prettiera i ten Prettier różnie nam formatował pliki. I też uważać, bo czasem TS-Lint Fix potrafi się pogubić, jeżeli ma naprawdę dużo zmian.
Okej, i tutaj tym bym jakby zakończył ten pierwszy etap, czyli ten continuous development, gdzie głównie dbamy o jakość tego kodu, dbamy o to, co wypuszczujemy, zakomitujemy do repozytorium. I mając dobrej jakości kod w repozytorium, możemy przejść do kolejnego etapu, czyli continuous integration, czyli praktyki, w której programiści regularnie merdżują kod do repozytorium i ten zmerdżowany kod jest automatycznie budowany i testowany. No i tutaj kluczem w całej tej definicji jest automatyzacja, po raz kolejny automatyzacja. Tutaj tym nieodłącznym elementem tego procesu CI są narzędzia, które automatyzują ten proces. Mamy takie narzędzia jak CircleCI, Travis, GitHub Actions, czy też rozwiązania od dużych dostawców chmurowych, jak na przykład Azure Pipelines czy Code Pipeline. Najważniejsze w tym wszystkim jest, bo jest dużo tych narzędzi, najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby zrozumieć koncepcję konfiguracji, po to, aby, jak wcześniej wspominałem, jeżeli DevOps wyjdzie z projektu, żebyśmy my tą koncepcję znali, po to, aby na przykład zmodyfikować lekko ten proces. Musimy coś, nie wiem, dodać, jakiś kolejny krok przy budowaniu, coś wykonać, jakąś komendę podczas builda. Warto tą koncepcję tej konfiguracji znać, aby móc to zrobić, a narzędzia są do siebie dosyć podobne. I patrząc właśnie na jedno z tych narzędzi, wybrałem tutaj GitHub Actions, aby pokrótce omówić, jak taki proces może wyglądać. Bardzo polecam materiały na GitHub Learning Lab. Bardzo fajne są interaktywne materiały pokazujące, jak taki proces sobie CI skonfigurować. I ta konfiguracja tego procesu nie jest mocno skomplikowana. Jak widzicie, to jest ten po prawej stronie ten kod, który pokazałem, on jest odpowiedzialny za to, aby zbudować po prostu naszą aplikację i wystawić artefakt, który później może być wgrany na jakieś środowisko. Więc to jest kilka linii kodu. A sam GitHub Actions działa w taki sposób, że na jakiś event odpalany jest jakiś workflow, czyli w tym przypadku po prawej stronie widzimy, że jest event push, czyli w momencie, gdy wykonamy push do jakiegoś repozytorium, odpalany jest workflow, w tym przypadku to jest nazwa workflow CI, i on odpala joba. No i na przykład jednym z tych jobów może być wykonanie zbudowania paczki, przetestowanie, analiza kodu źródłowego, cokolwiek sobie tutaj wymyślimy, cokolwiek będzie nam pasowało właśnie w ten proces CI. I każdy z jobów składa się z konkretnych stepów. Patrząc już dokładnie na kod, mamy checkout repozytorium, mamy ustawienie setup Node'a, tak, czyli musimy sobie zainstalować na tej maszynie, która uruchamia nasz workflow, Node'a po to, aby móc zainstalować dependencji projektu i po to, aby móc po prostu uruchomić builda. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na te dwie ostatnie komendy. Być może dla większości z Was tutaj będzie to oczywiste, że właśnie tych dwóch komend powinniśmy użyć w procesie CI. Jednakże zauważyłem, że w wielu tutorialach i też w domyślnych schematach, jak na przykład tworzymy taki workflow, taki pipeline na Azure i wybieramy domyślny schemat, to tam jakby twórcy tego schematu korzystają zamiast z NPM CI, korzystają z NPM install, albo na przykład uruchamiają builda bez flagi prod. Więc tak, tutaj właśnie pojawia się ta nasza rola jako frontendowców, jako Angular developerów, żeby wejść w ten workflow, zobaczyć tak naprawdę, w jaki sposób, jakie komendy są odpalane, po to, aby zwrócić uwagę DevOpsowi, że no, trzeba coś zmienić, tak? Bo musimy ustawić tą flagę prod po to, aby nasza paczka była zoptymalizowana produkcyjnie, czy powinniśmy ustawić właśnie, korzystać z tej komendy CI po to, aby NPM korzystał z package locka, czyli z konkretnych wersji paczek, które chcemy, żeby zostały zainstalowane. Więc tu to jest ważne, abyśmy mieli świadomość tego, że taki workflow jest skonfigurowany, jak on jest skonfigurowany, gdzie go możemy podejrzeć, po to, aby po prostu trzymać rękę na pulsie
i też brać odpowiedzialność za jakość tego, co później jest dostarczane na środowiska, no i finalnie na produkcję. Jakbyśmy tak sobie jeszcze wrócili do tego continuous integration, do tego całego procesu i pomyśleli sobie, co oprócz jakby zbudowania paczki możemy zrobić, to możemy na przykład przed zbudowaniem paczki pobrać tłumaczenia do aplikacji z jakiegoś zewnętrznego serwisu. Te tłumaczenia mogą być w formacie JSON i później możemy te tłumaczenia włączyć w artefakt, który będziemy deployować. Możemy budować paczkę, aplikacje, możemy testować za pomocą testów, możemy na przykład zbudować aktualną wersję biblioteki Storybook, biblioteki komponentów, no i możemy nasz też kod analizować pod różnymi kątami, czy pod kątem bezpieczeństwa, czy pod kątem wielkości długu technologicznego. I w dalszej części prezentacji jakby chciałbym się skupić właśnie na tym analizowaniu i na narzędziach, które mogą nam w tym pomóc. Takimi narzędziami, które gdzieś ostatnio zaczęliśmy używać w projekcie, są narzędzia od Sonar Source. Mamy tutaj kilka narzędzi, jak Sonar Cloud, Sonar Cube i Sonar Lint. Sonar Cloud i Sonar Cube są to narzędzia analizujące, statycznie analizujące nasz kod pod kątem różnych metryk, jakby czynników, które za chwilę pokażę. Natomiast Sonar Lint jest to narzędzie integrujące się z naszym IDE i na bieżąco przed commitem sprawdza nasz komitowany kod pod kątem właśnie reguł, które zostały ustawione czy to w Sonar Cube, czy to w Sonar Cloudzie. No i właśnie, co ten Sonar Cloud potrafi? No on potrafi statycznie analizować nasz kod, wychwycić błędy, które mogą w przyszłości spowodować jakiś błąd w aplikacji. Potrafi wychwycić tak zwany code smells, czyli analizuje kod pod kątem wytycznych pewnych, które są określone przez zespół Sonar Source'a, czyli to jest taki bardziej rozwinięty TS Lint, który sprawdza nam zarówno HTML-a, TS-a, TypeScript'a, jak i CSS-y. Jest w stanie wychwycić tak zwane security hotspots, czyli analizuje nasz kod źródłowy pod kątem jakichś luk bezpieczeństwa. Jest w stanie też analizować nasze dependencje pod kątem luk bezpieczeństwa oraz pokazywać nam coverage, pokrycie naszego kodu testami. I te metryki mówią nam o tym, jakiej jakości jest nasz kod. I tym tak podsumowując trochę, ten Sonar Cube, jakie są jego najważniejsze rzeczy, czyli jest analyzer, który analizuje naszą aplikację. Mamy zestaw reguł, czyli ten quality profile, który możemy dowolnie też modyfikować pod projekt i tutaj zazwyczaj musimy zmodyfikować te profile między innymi po to, aby nie były zgłaszane błędy związane z tym, że używamy w Angularze innych znaczników HTML, tak, nie ze zbioru HTML-a, tylko customowych znaczników. Możemy też tutaj w Sonar Cube rozszerzać o pluginy, czyli przykładowo możemy tutaj zasilić Sonar Cube raportami z test linta, czy właśnie raportami z wykonania code coverage. I tym efektem finalnym jest obliczenie tego technical debt, czyli tego czasu potrzebnego na usunięcie błędów. Sama konfiguracja też jest dosyć prosta. Ja też tę prezentację po spotkaniu udostępnię, więc będziecie mogli sobie zobaczyć na konkretne komendy, na konkretną konfigurację, więc możecie też użyć po prostu tego w swoim własnym projekcie, aby takiego Sonar Cube'a podpiąć, bo Sonar Cube wersji tej community jest bezpłatny i możecie komercyjnie korzystać z niego w projekcie i zachęcam do tego, bo tak jak pokazałem tutaj na tym screenie, po analizie kodu my widzimy, które fragmenty kodu mogą być problematyczne. Mamy informacje o tym, co Sonar Cube uważa za problematyczne. Mamy też dokładny opis tego, skąd ten błąd wynika, także też dużo możemy się nauczyć, czytając te reguły jakościowe Sonar Cube'a. No i tutaj mamy ten technical debt, czyli czas potrzebny na usunięcie, czy security hotspot, czy właśnie code smells, czyli tych fragmentów mogących sprawiać problemy w przyszłości.
Tutaj ten czas trzeba brać troszkę z przymrużeniem oka, bo wiadomo, czas developmentu zazwyczaj bywa dłuższy, bo czy to musimy wystawić PR-a, musimy wykonać jakieś odpalić unit testy. Także daje to na pewno jakiś rząd mniej więcej wielkości, ale trzeba tutaj podchodzić z przymrużeniem oka lekko do tych metryk. Okej, i tak. SonarQube jest tym narzędziem, które możemy właśnie wykorzystać, jednym z narzędzi, które możemy wykorzystać właśnie w tym etapie analizowania. No jeżeli zbudujemy nasz projekt, przetestujemy go, wykonamy jakieś analizy, które powiedzą nam o tym, że ten projekt upewnia nas tak w tym, że ten projekt jest dobrej jakości, otrzymujemy jakiś artefakt. No i ten artefakt dalej posłuży nam do tego, aby wgrać go na różne środowiska. No, jeśli mówimy o deployowaniu na środowiska, to pojawia nam się taki termin jak continuous delivery, czyli praktyka, gdzie zmiany w kodzie są automatycznie trisowane na różne środowiska. To jest znowu kwestia właśnie tego, że automatycznie, więc wykorzystujemy narzędzia, czy to właśnie GitHub Actions przykładowo do tego, aby deployować ten nasz artefakt na różne środowiska. No i właśnie, jeśli mówimy o tych środowiskach różnych, to możemy mieć środowiska dev, środowisko staging i środowisko produkcyjne. I może mieliście już takie, pewnie mieliście takie problemy, jak w jaki sposób zapewnić to, że ta nasza aplikacja będzie w stanie działać z różnymi środowiskami. Czyli takim jakby przykładem tego, co może sprawić nam problem, to jest adres do restowego API. Mamy aplikację, ta aplikacja powinna być deployowana na deva, na stage'a, no i musimy zmieniać adresy. No i taką pierwszym pomysłem, który też pojawia się w dokumentacji Angulara, to jest po prostu wykorzystanie zmiennych środowisko, można powiedzieć tak, zmiennych environments, czyli przygotowanie różnych wersji pliku environment TS pod development, pod staging, pod production i umieszczanie jakby w tej zmiennej, która jest eksportowana z tego pliku, konfiguracji, czy to do restowego API, czy do Google Analytics, czy do Auth0. No ale jest jeden problem. Jest taki problem, że wtedy musimy też w AngularJSON tworzyć różne buildy dla tych różnych konfiguracji. No, a ktoś kiedyś powiedział, że najlepszą praktyką dostarczenia aplikacji jest build once, deploy everywhere. Zbudowanie jednego artefaktu i deployowanie go na różne środowiska, bo budowanie kilkukrotne tego samego kodu może być problematyczne, bo może się okazać, że na tym branchu, z którego budujemy, ktoś wprowadził jakieś zmiany, albo może pojawić się jakiś problem, że już tą paczkę na developmencie mamy przetestowaną, tak? I chcemy ją promować dalej na testa, bo wiemy, że ta paczka, ten artefakt jest już przetestowany, więc możemy iść dalej na testa, na staging, na production. Więc jak zapewnić to, żebyśmy jednak uniknęli w Angularze tego kilkukrotnego budowania z różnymi zmiennymi? Rozwiązaniem tego jest po prostu przeniesienie tej całej konfiguracji z procesu builda do runtime'u. I to umożliwia taki injection token, app initializer. Dokumentację tego tokena można znaleźć w dokumentacji Angular, jednak nie wiem czemu, ale brakuje tutaj w dokumentacji opisania, że tak, to jest technika, którą moim zdaniem powinniśmy wykorzystać w większości projektów, bo powinniśmy się trzymać tej zasady build once, deploy everywhere. I tutaj przenosimy konfigurację z etapu builda, czyli nie budujemy aplikacji kilkukrotnie z różnymi konfiguracjami, budujemy ją raz i w momencie, gdy aplikacja jest inicjalizowana, uruchamiany jest jakby ten app initializer i pobieramy konfigurację w trakcie runtime'u.
Czyli mamy sobie ten App Initializer token, wykorzystujemy App Config Factory, który powinien zwrócić nam promise i przejdźmy sobie do tego config service. W config service mamy po prostu pobranie konfiguracji w trakcie gdy aplikacja jest uruchamiana. App Initializer działa w taki sposób, że on oczekuje promisa i dopóki ten promis nie zostanie rozwiązany, aplikacja nie zostanie uruchomiona. Więc przenosimy konfigurację z environmentów do assetów, do na przykład do pliku app config.json. Tam umieszczamy nasze zmienne dotyczące restowego API, czy Auth0, czy właśnie Google Analytics i po prostu pobieramy tą konfigurację. Plusem tego jest to, że asety nie biorą udziału jakby w procesie budowania, więc dowolnie później, w momencie, gdy mamy artefakt, deployując aplikacje na różne środowiska, możemy te asety zmieniać, czyli możemy podmienić app config w zależności od tego, na które środowisko deployujemy i za to jest odpowiedzialny jakieś narzędzie, jakaś komenda, tak, w tym procesie continuous deliver, continuous deployment. Ogólnie o App Initializerze mogła być zupełnie oddzielna prezentacja, tutaj ten czas jest ograniczony, dlatego polecam poczytać o tym tokenie, bo to jest praktyka, którą moim zdaniem powinniśmy wszędzie stosować. Są problemy, my dotarliśmy do tego problemu, że App Initializer w aplikacji nam się nie sprawdził, ponieważ potrzebowaliśmy pewnych zmiennych na etapie pisania własnego error handlera. No i niestety chcieliśmy obserwować również, wyłapywać błędy, które się pojawiały w App Initializerze. No i niestety musieliśmy tą konfigurację w inny sposób rozwiązać, jakby z pominięciem App Initializera. I podsumowując, bo czas już dobiega końca, starałem się tutaj w tej prezentacji przedstawić kilka etapów, które pojawiają się w trakcie dostarczania aplikacji, czyli podczas kodowania, buildowania i deploymentu. Chciałbym, żebyście z tej prezentacji zapamiętali, że trzeba dbać o jakość kodu, który trafia do repozytorium, czyli korzystajmy z narzędzi, które pozwalają nam automatyzować procesy sprawdzania jakości tego kodu i wymuszania pewnej jakości kodu. Podczas właśnie buildowania rozmawiajmy z technical leaderami, rozmawiajmy z DevOpsami, w jaki sposób ta paczka jest budowana, jakie komendy są wykonywane i pomagajmy im w optymalizacji tego artefaktu. Monitorujmy też dług technologiczny po to, abyśmy po roku nie obudzili się z projektem, który jest trudny w utrzymaniu, który wymaga refaktoringu, w którym na przykład pominęliśmy aktualizację kolejnych wersji, czy to Angulara, czy aktualizację kolejnych paczek i mamy problem, że teraz przeskakując z jednej wersji do drugiej, musimy poświęcić dużą ilość czasu na to, aby po prostu zrefaktoryzować ten kod. No i taka zasada na koniec, build one, deploy everywhere. Pamiętajmy o tym, żeby iść w kierunku tego, że promujemy artefakty pomiędzy środowiskami. Jeżeli coś działa na naszym środowisku lokalnym, budujemy to i deployujemy na development, tam to testujemy. Jeżeli tam to działa, promujemy znowu na kolejne środowiska, a nie budujemy nowe paczki. Dziękuję za wysłuchanie. Bardzo nie jest łatwe mówienie do monitora i nie widzenie waszych reakcji. Można mnie znaleźć na LinkedInie, jeżeli macie dodatkowe pytania odnośnie prezentacji, można też do mnie wysłać maila. Prezentacja będzie udostępniona, więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania do rzeczy, o których przeszedłem dosyć ekspresowo, bo naprawdę tych elementów jest dosyć sporo, o których powinniśmy pamiętać w trakcie całego procesu, to zapraszam do kontaktu i z chęcią po prostu tę dyskusję też pociągnę, można powiedzieć, offline'owo. Poza spotkaniem. A teraz ja sobie przełączę na panel questions.
bo mamy teraz chwilę na pytania i już patrzę. Tak, widzę pierwsze pytanie, pierwsze takie stwierdzenie. Jeśli Twitter będzie w zależnościach, to wszyscy będą mieli go w tej samej wersji. Tak, to prawda. Jednak to wszystko jakby ma prawo bytu w momencie, gdy też instalujemy te paczki, tak, czyli wykonujemy ten instal w miarę regularnie, tak, bo jeżeli ktoś, powiedzmy, jakiś jeden z deweloperów zainstalował sobie projekt pół roku temu. My zmieniliśmy kilka wersji Prettiera i on po prostu odpala ten projekt, a nie instaluje paczek na nowo, nie aktualizuje ich. No to niestety wtedy ten problem może się pojawić, że Prettier zmieni domyślny sposób formatowania. No i niestety ta starsza wersja Prettiera zainstalowana lokalnie będzie po prostu ten kod psuła, będzie po prostu go formatowała w inny sposób i ten kod formatowany w inny sposób będzie się po prostu dostawał do repozytorium. Okej, patrzę dalej. Czy ktoś z Was w projekcie migrował już z TS-Linta do ES-Linta? My w projekcie jeszcze nie migrowaliśmy do ES-Linta. W związku z tym, tak, jest ES-Lint już dostępny w wersji 11. Chcieliśmy po prostu poczekać, aż on będzie już jakby wymuszony, można powiedzieć, prawdopodobnie już tak w wersji 12, więc jeszcze tej migracji nie przeprowadzaliśmy do ES-Linta. Okej. Kolejne pytanie. Czy porównywałeś Sonar Cube z Code Climate? Tak. Code Climate był takim. To był konkurent, tak, Sonar Cuba. To są dwa takie narzędzia, które naprawdę bardzo fajne statystyki pokazują. My mieliśmy w projekcie, chcieliśmy skorzystać z, wypróbować narzędzie, które na samym początku będzie narzędziem darmowym. Chcieliśmy zobaczyć, jak tak naprawdę będzie nam się to sprawdzało w projekcie. No i tutaj przewaga SonarCube'a jest taka, że właśnie ten SonarCube w wersji Community możemy go sobie zainstalować na swoim własnym środowisku i możemy go używać nieodpłatnie. Jest tam jedno ograniczenie związane z tym, że pokazywane są statystyki jedynie z jednego branch'a. Ale my mamy go skonfigurowanego w taki sposób, że ten duch technologiczny interesuje nas na branżu develop i po prostu ten duch tam monitorujemy. Nie, wydaje mi się, że monitorowanie różnych branż już jest troszkę przerostem akurat w naszym przypadku. Ale Code Climate jest fajny. Code Climate możecie sobie przetestować na GitHubie, bo on dla projektów open source'owych, otwartych, publicznych jest za darmo. I tak samo wersja SonarCube'a cloudowa, czyli Sonar Cloud, również można go sobie porównać, tworząc jakieś publiczne repozytorium na GitHubie, bo on wtedy też jest za darmo. Czy jest możliwość, kolejne pytanie, czy jest możliwość, aby CI/CD pipeline trzymał kaszowane zależności NPM, tak by nie pobierać za każdym razem, a jedynie w przypadku zmiany pliku package.json? Tutaj nie jestem jakby ekspertem z DevOpsa, ale z tego, co się orientuję, to w momencie builda, gdy uruchamiamy jakiś pipeline, uruchamiamy go na konkretnym runnerze, i ten runner, on zawsze jest świeżym środowiskiem, więc tutaj zawsze będziemy po prostu
instalować na nowo te zależności. Czy to, jeżeli sobie też ten proces continuous integration odpalimy, budowania paczki odpalimy na Dockerze, no to tak samo tam budujemy po prostu nowy obraz zawsze z tym artefaktem, więc zawsze instalujemy paczki. Plus jest też taki rozwiązania tego wykorzystywania tego NPM CI, że to, co mówi dokumentacja NPM-a, że instalowanie paczek z wykorzystaniem CI zamiast install jest dwukrotnie szybsze. No, mają tam porównanie na jakimś tam przykładzie, gdy node modules jest puste, gdy jest package lock leak, to wtedy okazuje się, że też jest ten proces szybszy, że już mamy NPM CI. Pytań się pojawiło dosyć sporo. Tak, w naszym projekcie mamy problem z custom tagami z Angulara i analizą Sonar Cube. W jaki sposób sobie z tym radzicie? Tak, nie wiem, kiedy się pojawiło to pytanie, bo w pewien sposób odpowiedziałem podczas prezentacji. Tutaj musimy po prostu zmodyfikować ten quality profile. To jest dokładnie, jak dobrze pamiętam, to jest reguła quality profile dla HTML-a. I tam musimy stworzyć nowy profil, który dziedziczy po tym profilu, który jest domyślnym, czyli tym Sonar Way, jak Sonar to nazywa. I tam musimy po prostu zmodyfikować tę regułę poprzez dodanie tych custom tagów, czyli tego prefiksu, tak? Czyli że mamy jakiś prefiks aplikacyjny, tak? No to dodajemy to jako tworzymy regułę, tak, że to jest takie tagi zaczynające się od takiego prefiksu są tagami poprawnymi. OK. W jaki sposób realizowaliście to inaczej niż App Initializer? Super, że się to pytanie pojawiło, bo mamy chwilę. Poszliśmy sposobem, który trochę mi się nie podobał, bo ten sposób trochę przywodzi na myśl czasy sprzed wielu, wielu lat, gdy był PHP i gdy zmienne były trzymane w HTML-u, ale tak, no w tym przypadku poszliśmy w taki sposób, że mamy plik index.html, który jest template'em, w którym mamy tag script, i w którym po prostu mamy zmienne globalne. I ten index.html template, on jest szablonem, który później w momencie deploymentu, on jest uzupełniany właśnie w odpowiednimi wartościami, czyli mamy zmienną przykładowo API URL i w zależności od tego, jakie jest środowisko, to proces deploymentu uzupełnia tą zmienną odpowiednią wartością i my w aplikacji, no niestety, ale korzystamy ze zmiennych globalnych, czyli odwołujemy się po prostu do window i do tej zmiennej, do jakiegoś tam obiektu environment, w którym mamy tę zmienną. Rozwiązanie, mówię, przywodzące na myśl rozwiązania sprzed, nie wiem, dekady, ale jest na tyle efektywne, na tyle łatwo było to po prostu zrealizować tak, aby móc na przykład w custom handlerze zainicjalizować narzędzie, które nam zbiera błędy z aplikacji. Właśnie w tym przypadku też zbiera błędy w momencie, gdy aplikacja jest inicjalizowana i postuje te błędy do zewnętrznego narzędzia monitorującego naszą aplikację.